Nie no, te słowniki, to co ja ci mówię, to są mareczka, je odbiorę i zobaczymy, bo potrzebne są, wiesz, pieniążki. Także widzisz, te książki takie, z których będziesz zadowolona, to ja mam pełno książek, nazbierałam w siatce. O, możesz sobie wziąć. Nie ciekawe, tylko bardzo ciekawe, bo one są, powiedzmy tak, że stare, nowe. Bo takie, jak jest grzyb, jak jest, wiesz, porwane po tego, to oni muszą książkę odnowić. To kosztuje, introligatorsko. A tak, ale nowych oni nie przyjmują. Także to są stare, nowe takie, wiesz, z 85 roku. To dla antykwariatu to jest za nowa książka. Tak, no ja rozumiem. Także możesz nawet i skorzystać, bo wiesz, niektórzy ludzie też zbierają, ja kiedyś zbierałam książki, też mi brat pijak sprzedał. No, no, oczywiście. Także ten mareczek już jest taki malutki, się zrobił, zgrzybiały. Jak ja z Rumunką chodziłam, to Rumunka mi kiedyś na lotnisko przyniosła taką książkę na temat karłów, że karły są dobrymi kosmonautami, karły są dobrymi aktorami, są bardzo potrzebni nieraz w życiu. Ja temu Mareczkowi pokazałam tę książkę. Jak on się obruszył, że on nie jest karłem, bo karzeł to jest mniej niż 1,50 m. Ja mówię, no tak, ale to ty w kapeluszu chodzisz ciągle. Także wiesz... Oczywiście, że nie, ale to nie pomniejsza. Mógł. Ale on by takiej książki nie pisał, bo sama tematyka, że karły, wiesz. A on nie jest karłem i po prostu, wiesz, oburzony na cały świat. A Rumunki telefon, to jak rzucił, cisnął w kuchnię, to ja musiałam zapłacić 120 zł. Żebym ja wiedziała, że te komórki będą za 5 lat takie tanie, to ja bym mu nową kupiła, Rumunce, te 120 zł. No. Obrzydliwy, obrzydliwy typ. On by ci mógł twoją komórką, jak się wścieknie, to w ścianę pieprznąć i by po wszystkim było. Tak.